9 tytuł dla Polonii Bytom uzyskany w wyjątkowych okolicznościach. Uśmiechy są na twarzach, ale te uśmiechy chyba nie są pełne. No tak, no. Chciałyśmy to, jak każdy sportowiec, wywalczyć w ferworze walki na lodzie. Wszystkie jesteśmy trochę złe na tą całą sytuację. Oczywiście wiem, że to jest siła wyższa i zdrowie jest najważniejsze. No nic, no. Przyszykujemy się do następnego sezonu i myślę, że już w następnym sezonie, jak przyjdzie nam grać o najwyższe cele, to już to będzie rozegrane na lodowisku, a nie poprzez... Poprzez związek. Poprzez związek, dokładnie. Ktoś musiał tę decyzję podjąć, w porozumieniu z klubami oczywiście, ale sądzę, że gdybyście były na miejscu tych decyzyjnych, to pewnie decyzja byłaby podobna, bo też patrzycie na swoje bezpieczeństwo i na swoje dobro. No myślę, że tak, że każdy, nawet przecież u mężczyzn też wszystko zostało odwołane, wypowiadali się tam i mówili, że też chcieli to grać, ale niestety, no tak jak mówię, zdrowie jest najważniejsze i pewnie ta decyzja była dobrą decyzją. Zrzucamy na margines to, co się wydarzyło jakiś czas temu, czyli zakończenie rozgrywek. Jaki to był sezon dla Polonii? Bo to, że udany i zakończony happy endem, to już wiem, ale to był w waszym wykonaniu i waszym zdaniem bardzo dobry sezon? No był to ciężki sezon. Warunki nam nie sprzyjały przez lodowisko. Nie miałyśmy swojego miejsca, gdzie mogłybyśmy trenować. Spotykałyśmy się tylko na meczach tak naprawdę. Fajnie, że miałyśmy okazję grać w EWHL-u i tam trenować w Katowicach, bo nie wiem, jakby to inaczej wyglądało, gdyby nie było lodowiska w Katowicach tam udostępnionego. No nic, no, czekamy, aż zbudują nasze lodowisko i wracamy na nasze stare śmieci. Ta Liga Mistrzów Kobiet, tak możemy ją nazwać, to była przygoda i to było doświadczenie, coś chyba bardzo cennego, co miało wam pomóc w rywalizacji podczas Mistrzostw Świata, też odwołanych z tego samego powodu, ale tak czy tak zyskałyście na pewno bardzo wiele dzięki tym meczom. No tak, bardzo się cieszymy, że to udało nam się wystąpić w tej lidze. Najlepsze drużyny w Europie tam grają i poziom był naprawdę bardzo wysoki i gdyby ktoś mi powiedział przed całym tym przedsięwzięciem, że my zdobędziemy szóste miejsce i jeszcze do samego końca walczyłyśmy o czwórkę, no to bym mogła się troszkę zaśmiać, ale jestem bardzo dumna z nas jako drużyny, że zrobiliśmy taki postęp tam i naprawdę grałyśmy jak jedna fajna, wielka rodzina i drużyna i szkoda, że nie mogłyśmy tego pokazać na mistrzostwach. No właśnie, tym żal większy, że ten turniej nie doszedł do skutku, no ale przed wami ten rok też bogaty w wydarzenia. Zakładamy, że wszystko już pójdzie zgodnie z kalendarzem, bo są między innymi przecież kwalifikacje olimpijskie. No, chcemy wypaść lepiej niż na ostatnich kwalifikacjach, gdzie niestety nie udało nam się awansować dalej. No, będziemy się jak najlepiej przygotowywać do tych wszystkich i do ligi, i do mistrzostw, i do tych preliminacji. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Prawdopodobnie znów Korea Południowa. No, też tak słyszałam. My mamy szczęście na tę Koreę, ale gra nam się z nimi w porządku i mamy z nimi dobre statystyki, więc dlaczego nie? Na lodowisko już czekacie, to wiemy. Ta drużyna się przeobrazi pani zdaniem, czy ta drużyna zostanie taka, jaka jest? No, mam nadzieję, że będziemy się widzieć w takim samym składzie i albo ktoś jeszcze nawet do nas dojdzie. No, mam nadzieję, że nikt nie odejdzie i będziemy walczyć dalej o kolejne, o 10. Mistrzostwo Polski. Panie trenerze, Mistrzostwo Polski dla Polonii Bytom to jedno i wielka radość pewnie jest, ale nie tak się pan spodziewał zdobyć te złote medale pewnie. Znaczy, powiem tak, cieszy na pewno to mistrzostwo, kolejne mistrzostwo. Jakiś mały tam niedosyt został, bo chcieliśmy zagrać te dwa mecze, no ale siła wyższa i trzeba tą decyzję uszanować, bo zdrowie jest najważniejsze, to jest moje zdanie. A jeszcze nie raz na pewno spotkamy się ze stocznią, z innymi drużynami i na pewno udowodnimy, że w przyszłym sezonie, że ten mistrz nam się w tym sezonie również należał. Ale chyba nikt nie miał wątpliwości, że to decyzja racjonalna i decyzja chyba słuszna. No oczywiście, tak jak na początku powiedziałem, zdrowie przede wszystkim zawodniczek i wszystko na temat. To jest krótka taka piłka, że jest decyzja i trzeba się podporządkować tej decyzji. Hokej wtedy schodzi na drugi plan. Dla was zakończenie sezonu, jednocześnie chyba zakończenie roztrenowania. Spotykamy się w Bytomiu jeszcze w takim prowizorycznym kontenerze. Może jak ten przyszły sezon się zacznie, to już będzie tutaj kilka metrów stąd ładny obiekt. Pewnie macie taką nadzieję.
czekaliśmy bardzo długo żeśmy czekali na ten nowy obiekt. Wszystko idzie w tym kierunku, że w końcu tutaj już tej stodoły nie będzie. Będzie obiekt taki, że będzie można naprawdę dobrą robotę z młodzieżą, jak i z seniorami i seniorkami przeprowadzić. I jestem szczęśliwy, że będę miał przyjemność pracować na nowym obiekcie w Bytomiu. No, krótko. Trenerze, kontynuujecie zwycięską serię, jeżeli chodzi o złote medale Mistrzostw Polski, bo to już piąty tytuł z rzędu. Drużyna się przeobraża, ale nieznacznie się przeobraża. To jest cały czas drużyna numer jeden w Polsce. Jak pan to robi? Znaczy może nie że trener, może jakaś tam mała cegiełka jest ode mnie, ale kręgosłup drużyny, profesjonalne podejście dziewczyn, Klaudia Chrapek, Patrycja Sfora, Karolina Późniewska, Madzia Czaplikowa, która nie mogła na koniec nam pomagać, ponieważ ma poważną kontuzję, ale miejmy nadzieję, że na przyszły sezon ją wyleczymy i będzie wszystko ok. No i przede wszystkim bardzo mocna jedynka w bramce, Kasia Fioł. Ten skład wam się utrzyma? Mam nadzieję, że tak, a jeśli dziewczyny dostaną jakieś propozycje, jeśli gdzieś będą musiały odejść, no to będziemy musieli sobie radzić z dziewczynkami młodszymi, które też mają papiery na to, że robią postępy i mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak ma być i cel na przyszły sezon, już teraz mogę powiedzieć, jest duży finał i zrobić wszystko, żeby tam się w tym finale znaleźć. Pan wymienił nazwiska, ale to jest tym cenniejsze, o czym już powiedzieliśmy, że graliście bez lodowiska i mając takie warunki, a nie inne, osiągacie no niebywały sukces. No ale też tutaj dziewczyny cyklicznie trenowały 3 razy w tygodniu w Katowicach z panem Tomkiem, z panem Iwanem, no i nie zatraciły tego, że były cały czas w treningu hokejowym, a później w styczniu sporadycznie tutaj żeśmy szlifowali różnego rodzaju zagrywki 3x2, 5x4, no i przyniosło to jakieś efekty tego typu, że mamy mistrza Polski. Pan już powiedział na początku o tym mistrzostwie, ale to jest taki niepełny uśmiech, to jest taka niepełna radość? Znaczy ja na samym początku powiedziałem, że najważniejsze jest zdrowie, a później wchodzimy na temat hokeja i w przyszłym sezonie zrobimy wszystko, żeby udowodnić, że ten mistrz nam normalnie się należał.